Medytacja pierwszosobotnia. Nawiedzenie świętej Elżbiety. W kolejną pierwszą sobotę miesiąca pragniemy przez 15 minut towarzyszyć Ci, nasza Matko. Rozmyślając o życiu Twojego syna i Twoim, jak to zawsze czynimy przy okazji tego dnia. W hiszpańskim klasztorze Pontevedra, gdzie w 1925 roku przebywała siostra Łucja, objawiłaś jej, jakie są warunki nabożeństwa pierwszych sobód. Chcesz, między innymi, abyśmy ci towarzyszyli przez kwadrans w rozmyślaniu i wspominaniu twego uczestnictwa w życiu i zbawczej misji twego Syna. Chcesz, byśmy ci towarzyszyli. To jest prośba bardzo osobista i intymna, kierowana do każdego z nas. Nie prosi się przecież osoby obcej o towarzyszenie we wspomnieniach. Zwracasz się zatem do nas, Maryjo, jako do swoich dzieci, a więc do osób najbliższych sercu. Synu mój, córko moja, bądź ze mną przez chwilę. Porozmawiajmy, porozmyślajmy o tym, co jest mi tak drogie i bliskie, do czego tak chętnie wracam i chciałabym, byś i ty wspominał, wspominała, te wydarzenia, które przecież prowadzą cię do zbawienia. Po otrzymaniu wiadomości od Anioła, że krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna, i że jest już w szóstym miesiącu, wybrałaś się i poszłaś z pośpiechem w góry do miasta, gdzie ona mieszkała. Skąd ten pośpiech? Stąd, że miłość nie zna zwlekania. Chciałaś dzielić z Elżbietą jej radość? że pomimo starości doczekała się upragnionego syna, a także twoją własną radość, bo oto Wszechmocny uczynił ci wielkie rzeczy? Gdy tak szłaś, być może w sercu twoim zrodziła się niepewność, co powiedzieć Elżbiecie, czym uzasadnić tak niespodziewane nawiedzenie, czy można zawierzyć jej tajemnicy, której nie wyjawiłaś nawet Józefowi? Czy Elżbieta uwierzy w nowinę tak niezwykłą? I znów zwyciężyło twoje bezwzględne zaufanie Bogu, dla którego nie ma nic niemożliwego. Znów zdałaś się na Niego. On rozwiąże i tę niepewność. Gdy Elżbieta, witając się z Tobą, zawołała: A skądże mi to, że matka mojego pana przychodzi do mnie? Nabrałaś pewności, że nie trzeba nic tłumaczyć, że Elżbieta wszystko wie i że ten sam duch święty, który napełnił cię chwili wcielenia, objawił jej prawdę o tobie. I wtedy popłynął z ust Twoich najpiękniejszy hymn wdzięczności i uwielbienia. Wielbi dusza moja pana. Magnifikat. Ty, która byłaś zawsze tak cicha, że znamy z Ewangelii zaledwie kilka Twoich słów, która wolałaś słuchać niż mówić. Teraz wyśpiewujesz chwałę Pana, wspominasz stare proroctwa i sama prorokujesz. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia. Dlaczego? Nie tylko z powodu twych zasług, ale raczej dlatego, że Pan wejrzał na uniżenie służebnicy swojej, bowiem tylko pokora czyni nas wielkimi w oczach Pana i miłymi mu. Dlatego jesteś królową, dlatego jesteś największą, bo jesteś najpokorniejszą ze wszystkich stworzeń, które Pan uczynił. I dlatego, że uwierzyłaś, jak Abraham, w rzeczy po ludzku niemożliwe, wiedziałaś jedno: dla Boga nie ma nic niemożliwego. Nie powiedziała do ciebie Elżbieta: Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Uwierzyłaś wtedy, podczas zwiastowania, i wierzyłaś zawsze, przez całe twoje życie. Twoja wiara nigdy nie zawiodła. Nawet wtedy, gdy miało się wydarzyć to, co nikomu nie mogło pomieścić się w głowie, widziałaś na własne oczy śmierć twojego syna. Widziałaś, że jego serce zostało przebite włócznią. Własnymi rękami złożyłaś martwe jego ciało do grobu. A jednak? Ani przez chwilę nie zwątpiłaś w jego zmartwychwstanie? Podczas gdy zawiodła wiara wszystkich. Wokół nawet uczniów, nawet wiernej Marii Magdaleny, twoja pozostała nadal niezłomna. Wbrew oczywistości, wbrew doświadczeniu, wbrew logice, on powiedział, że z martwych wstanie, a dla niego, dla Boga, nie ma rzeczy niemożliwych. Zachariasz nie uwierzył w słowa Anioła który zapowiedział, że narodzi mu się syn. To dziwne. Przez całe życie wraz z Elżbietą modlił się gorąco o potomstwo, a gdy ta łaska przyszła, gdy ich wspólna modlitwa została wreszcie wysłuchana, on zwątpił, uwierzył ludzkiemu doświadczeniu bardziej niż Bogu. To przecież nie jest możliwe. To śmieszne, myślał zapewne, by w tak podeszłym wieku można jeszcze spodziewać się syna. Takie rzeczy się nie zdarzają. Tak mówi ludzka logika, to wynika z ludzkiego doświadczenia. To dziwne. Można przez całe życie czekać, prosić o szczęście, a gdy ono przyjdzie, można go nie zauważyć, można je odrzucić. Można po prostu zwątpić. Dlatego Zachariasz został pozbawiony mowy. Ty, Maryję, uwierzyłaś, dlatego nie mogłaś milczeć, dlatego musiałaś mówić, wołać, wyśpiewać całą swą radość. Kto ma bowiem do głoszenia wielką i radosną nowinę, nie może milczeć. Musi iść, musi podążać w góry, bo stamtąd głos łatwiej dociera na niziny. Dlatego jesteś pierwszą, która niosłaś ludziom Ewangelię, która głosiłaś im dobrą nowinę, że czas zbawienia już nadszedł. Dlatego jesteś pierwszą misjonarką. Święty Jan Paweł II nazwał nawiedzenie Elżbiety preludium do misji Jezusa, ponieważ współpracując od początku. Przez twe macierzyństwo, ze zbawczym dziełem twego syna, stałaś się wzorem dla tych członków Kościoła, którzy wyruszają w drogę, aby nieść światło i radość Chrystusa ludziom wszystkich ziem i czasów. Łukasz wspomina, że gdy Elżbieta usłyszała Twoje pozdrowienie, poruszyło się dzieciątko w jej łonie. To spotkanie spowodowało odruch radości u świętego Jana, jej syna. Wejście Jezusa za Twoim pośrednictwem do domu Elżbiety wywołuje w nim przyszłym proroku tę radość, którą Stary Testament zapowiada jako znak obecności Mesjasza. I ty, Maryjo, pełną byłaś radości. Zaiste wielkie rzeczy uczynił ci najwyższy, a jednak obok tej radości doznawałaś również smutku i cierpienia. Wiedziałaś, że ofiara twojego syna nie wszystkim przyniesie zbawienie, że dla niektórych stanie się bezużyteczna, ponieważ świadomie i dobrowolnie. Odrzucą jej owoce, zwiedzeni kłamstwem szatana i swoim własnym egoizmem. To cię napełniło bólem. I dlatego prosiłaś w Fatimie i wciąż nadal nas prosisz. Módlcie się za grzeszników, bo wielu jest takich, którzy idą na potępienie, gdyż nikt się za nich nie modli. To prawda. Że nasze modlitwy nie mogą zmusić ich do nawrócenia, ale mogą wyprosić u Boga jakąś łaskę szczególną, jakiś impuls, który skłoni ich do refleksji nad swoim życiem i nad nieskończonością Jego miłosierdzia, skłoni ich do nawrócenia. Zdarza się, że modlimy się za jakiegoś zatwardziałego grzesznika, a tu nawrócenie nie przychodzi. Modlimy się długi czas, a rezultatu naszych próśb nie widzimy. Czy nie zdarza się, że przychodzi wówczas zwątpienie? Czy nie myślę, że może nie warto nadal się modlić? Wspomnijmy wtedy spotkanie Twojego syna z syrofenicjanką, która prosiła go o uwolnienie jej córki od złego ducha. Jezus. Trzykrotnie odmówił jej prośbie i wtedy, kiedy wydawało się wszystkim, że zgasła cała nadzieja, Jezus uzdrowił jej córkę, ponieważ jej matka nie zwątpiła i nadal błagała go o łaskę. Tak bywa i z naszymi modlitwami. Proszę o coś i nie otrzymuje. Proszę nadal. Nie widzę żadnego skutku, nie ustaję w prośbach, a tu dzieje się coraz gorzej, i wtedy tracę nadzieję. Bóg mnie nie słucha, nie chce spełnić mojej prośby, więc nie warto nadal się modlić. Nie zastanawiam się, że właśnie wtedy sytuacja dojrzała do spełnienia prośby, że dojrzała do cudu. Gdybym nie zwątpił i prosił, nadal nie ustawajmy w naszych prośbach szczególnie w modlitwie o nawrócenie grzesznika choćby w ostatnim momencie swojego życia odczuł żal i wezwał Bożego miłosierdzia miłosierdzie to otrzyma i nie będzie potępiony oczywiście potem będzie musiał rozliczyć się ze swoich win w czyśćcu Ponieważ Bóg jest nie tylko miłosierny, ale i sprawiedliwy, ale nie zostanie potępiony. Nie traćmy zatem nadziei, choćby po ludzku cała nadzieja zawiodła. Mutlmy się za grzeszników, nie oglądając się na widzialne skutki modlitwy. Twój smutek, Maryjo, rodził się również ze świadomości, że będą tacy ludzie, którzy, odrzucając dar zbawienia, które im Twój syn darmo daje, Odrzucą również Ciebie, nie uznając Cię jako swej matki. Więcej, że będą swym nierozumnym zaślepieniu bluźnić Tobie i Twemu niepokalanemu sercu, albo będą wobec Ciebie zupełnie obojętni. Dlatego prosisz nas, byśmy poprzez na bożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca wynagradzali ci te wszystkie krzywdy zniewagi i niewdzięczności, jakich doznajesz od wielu Twoich dzieci. Niepokalana matko nasza, utl się za nami, byśmy chcieli wypełniać te wszystkie prośby, które kierujesz do nas poprzez Fatimskie orędzie. W ten sposób wypełniali wolę Twoją i Twego Syna.